Wiesz, że nastał okres informacyjnej suszy w gamingu, gdy prasa i duże kanały mówią o grze I Am Jesus Christ. Choć w tematyce religijnej spodziewałbym się raczej gry z gatunku interaktywnych noweli, to I Am Jesus Christ reklamowany jest jako symulator. Zauważyłem, że niektórzy w swoich filmach i artykułach wskazują na to, że tytuł był stworzony, by wyciągnąć kasę od wierzących. Z pierwszą częścią się zgadzam, ale według mnie nie ma różnicy między tym... a tym. Tytuł już odniósł sukces, bo jeśli zapowiedzi się dobrze klikają, to na pewno twórcy go kupią, żeby go skomentować, a za nimi pójdzie część ich publiczności. To samo było w przypadku Hatred. Gra uważana jest za kontrowersyjną i dzięki temu, że przez moment była usunięta ze Steama, w publikacjach zyskała ogromny ekwiwalent reklamowy. Zakładam, że ten symulator jakościowo będzie słabą produkcją, która nie ma na celu wykorzystać naiwnych wiernych, ale każdego, kto z jakiegokolwiek powodu będzie się tym tytułem interesować. Trailer jednak był zdecydowanie za krótki, aby ocenić, czy to był twór zupełnie poważny, czy dobrze zawalowany troll. Tak czy inaczej, w grze podobno będziemy chodzić i dokonywać cudów. Na trailerze po prawej stronie widać jakiś cudometer, który przy każdym cudzie się opróżnia i wygląda na to, że ostatecznie ktoś z potrzebujących usłyszy od Jezusa Nathana Fmana. Ja z kolei nie zamierzam temu tak łatwo ulec i nie będę się tym interesował, dopóki nie zrobią dodatku Jesus Christ Vampire Hunter. Ale to nie jedyny dziwny tytuł, który ma niedługo się pojawić. Kilka dni temu trafiłem na Man Standing i jak zapowiadają twórcy, ma to być symulator chodzenia, kontemplacji i głębokich przeżyć. Sama nazwa mówi już wszystko, a gdy dodatkowo jako designer pojawia się Hideo Kojima, możemy być pewni, że gra odzwierciedla stan umysłu internetu. I jest to stan, który wyjątkowo doceniam. Internet od początku satyrą radził sobie z napięciami wywoływanymi przez poważny, rzeczywisty świat. I aż szkoda, że obecnie trollami nazywa się wszystkich, którzy mają odmienne zdanie od naszego. Gra pewnie nie jest warta nawet piątaka, ale zdecydowanie jest dla niej miejsce w tej branży. Mógłbym jedynie czepiać się opisu, gdyż intencjonalnie mija się z prawdą i choć ironia jest zwykle mile widziana, to w tym miejscu twórcy mogliby dodatkowo podkreślić, że stanowi formę żartu. Z kolei oryginalna gra Death Stranding przeżywa wizerunkowe problemy. W grze jest dość toporne lokowanie produktu, a sam Kojima nie waha się umieszczać w niej osób, z którymi sympatyzuje. Przez to niedawno społeczność graczy podważała fakt aż 8 nominacji w Game Awards 2019, głównie ze względu na przyjacielskie stosunki Kojimy i Jeffa Keighley, który pojawił się również jako hologram w grze. Nagrody przyznawane są głównie przez dziennikarzy, a tak jak wspominałem, Kojima jest pewnego rodzaju celebrytą w tym świecie, więc można się domyślić, dlaczego jego twórczość dostała tyle nominacji. I wcale nie trzeba tutaj snuć skomplikowanych teorii spiskowych. Death Stranding jednak nie ma szczęścia, bo gdy jedna kontrowersja ucichła, pojawiła się kolejna. Metacritic usunęło ponad 6000 negatywnych ocen, przez co średnia gry podskoczyła z 5.1 na 7.4. Wielu dziennikarzy chwali taką interwencję, jednak takie działania są bardzo szkodliwe. Przede wszystkim są nieuczciwe w stosunku do innych deweloperów, których jakieś decyzje rozgniewały część fanów i konsekwencje przełożyły się na ogólną ocenę gry. Zapytałbym, dlaczego akurat Death Stranding doczekało się czyszczenia, a nie inne gry, ale dobrze wiadomo dlaczego. Z kolei oceny mocno przekładają się na sprzedaż, co bardzo często podkreślają małe studia, które nie mogą pochwalić się takim rozgłosem jak Kojima Productions. Drugi ważny powód szkodliwości działania Metacritic to wyłącznie jednostronne czyszczenie. Jak zauważył Eurogamer, po premierze masowo wystawiane negatywne oceny dla Death Stranding wywołały fale pozytywnych. Jeśli w tym momencie usunięte zostały wyłącznie złe opinie, te pozytywne w dalszym ciągu sztucznie zawyżają średnią. Wspominałem już w innym filmie, że dla mnie właściwą oceną jest to, czy gracz otrzymuje wystarczającą zawartość w stosunku do żądanej ceny, a jeśli koniecznie mamy trzymać się skali, to można ją spokojnie zmniejszyć przynajmniej o połowę, bo gry na poziomie 60% już są uznawane jako ocenione negatywnie. Dlatego właściwe pytanie to, czy warto kupić konkretny tytuł, a jeśli nie, to czy na przecenie? Jeśli dalej nie, to za ile? Jeśli w ogóle warto? Z kolei opinie na Metacritic takie jak ta wcale nie budują zaufania, że poprawa średniej była uczciwa. Wiem, że jest wielu fanów Death Stranding, kilku nawet zajrzało na mój kanał i fakt, że ktoś z innych graczy lub krytyków nie lubi tego samego, wcale nie zaniża wartości gry, jaką ona ma dla ciebie. Sam mam kilka ulubionych gier i filmów, które zostały wręcz zmasakrowane w recenzjach. Z kolei bombardowanie ocenami się zdarza i zamiast zniekształcać ostateczny wynik przycinaniem opinii, sklepy i strony, które je zbierają, powinny wprowadzać mechanizmy, które przynajmniej zagwarantują, że każda osoba posiadała i grała w oceniany tytuł. I to jest powód, dla którego cenię sobie Steama. Jednocześnie unikam tytułów, które wybrały drogę ekskluzywności w kiosku Epic. Phoenix Point miało niedawno swoją premierę i wśród polskich i zagranicznych twórców widziałem sporo pozytywnych opinii. Nie ukrywam, że nie pałam sympatią do deweloperów, gdyż gra była reklamowana na Steamie, by potem uciec do Epic. Z kolei wypowiedzi, że wszyscy, którzy wsparli projekt, mogą zażądać zwrotu pieniędzy, bo Tim Sweeney i tak zagwarantował im kasę, pogłębiła tylko moją niechęć. Jak dla mnie Julian oszukał i okradł swoich fanów, dlatego nie zamierzam
wspierać żadnego jego projektu, mimo że mam spory sentyment do pierwszych XCOMów. Jednak na pewno będę wspominał o jego grach, szczególnie gdy będzie działo się wokół nich coś ciekawego. Lecz tym razem wydaje się, że wieści są raczej rozczarowujące. Gra podobno ma sporo błędów i problemów z balansem rozgrywki. Zdarza się, że spawnuje przeciwników lub żołnierzy gracza w miejscach, z których nie da się ruszyć, lub nie umieszcza na mapie cywili, których trzeba uratować. Z kolei misje, które wymagają chronienia konkretnych postaci, wymagają od gracza, aby do nich dobiegł, jednocześnie umieszczając bezbronnych wraz z przeciwnikami, co sprawia, że wygranie takiej potyczki staje się niemożliwe. W trakcie tury przeciwników, podobnej do ukrytego ruchu z XCOMa, AI czasem potrzebuje sporo czasu na poruszenie się, co sprawia wrażenie, jakby gra się sfrizowała. Na Reddicie gracze również skarżyli się, że nie pojawiają się lokacje misji, do których powinni się udać. Jak podaje kanał Upper Echelon Gamers, sporo ludzi zażądało od Epic zwrotów pieniędzy za Phoenix Point i podobno jest to w tym momencie najbardziej refundowana gra. Oczywiście to tylko jedno źródło, więc warto te informacje przyjąć z dystansem. Gra ma też sporo pozytywów, często recenzje wspominają o ciekawej możliwości celowania, a mnie osobiście zainteresowało AI uczące się taktyki gracza. Mimo wszystko wydaje się, że Phoenix Point koniecznie potrzebuje patchy i gra nie byłaby taka zła, gdyby wszystko działało tak jak trzeba. Można więc założyć aluminiową czapkę i stwierdzić, że studio tak chętnie uciekło do Epic, bo gra ma sporo problemów i nie jest gotowa do pełnego wydania. Brak recenzji w epickim kiosku uciesza problemy graczy i wymusza, aby informacji i pomocy szukali na własną rękę. A z kolei brak negatywnej opinii zaraz przy cenie produktu to gwarancja na lepszą sprzedaż. Mało uczciwą, ale w dalszym ciągu lepszą. Dlatego jeśli zamierzasz kupić Phoenix Point, lepiej zaczekaj. Szkoda błędami psuć sobie przyjemność z rozgrywki. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter z Ogrysków. Z kolei jeśli chcesz pomóc wypełnić ogryskowy cudometer, to wciśnij lajka pod tym filmem. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.